Dobra, kurwa. Sprawa jest prosta. Wyskakujesz teraz lajka, komentarza i subskrypcji, rozumiesz? A jak nie, to wpierdol. Proste. Dobra, widziałem na początku kilka spraw, które muszę powiedzieć. Widziałem, że w poprzednich odcinkach ścinał dźwięk. Po pierwsze, nie chciało mi się tego naprawić. Po drugie, jak wczoraj nagrywałem dwa odcinki, więc tak od jakichś 3-4 odcinków, znaczy od samego początku pewnie, ale zauważyłem to, że faktycznie to przeszkadza i często jak mówię ciszej, delikatnie to ucina. Postanowiłem to dzisiaj naprawić, mam nadzieję, że się udało, ale jakby dzisiaj odcinek nie był idealny, to zaraz po tym będę go montować, więc sprawdzę, czy wszystko było git, a jak nie było, to jeszcze ten próg otwarcia zmniejszę, bo też nie chcę, żebyście słyszeli klawiaturę i tak dalej, i wszystko, co się dzieje wokół, tylko żebyście mnie słyszeli, a nie żeby się otwierał jak kurwa sąsiad będzie krzyczał, tak? Więc sprawa jest prosta. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba, a my kontynuujemy sobie giereczkę. Podoba mi się w ogóle, jak to wygląda, kurwa. Idę, jestem w mega rushu, mega rushuję wszystko, bo jestem spóźniony, wstaję, mega rush, siadam do kompa i jest nagle takie stop, nagrywam 40 minut i wstaję i znowu biegam jak pojebany, żeby wszystko ogarnąć na czas. Rise VR otworzyła okulary VR, które mogą tworzyć drogę do grania w pełnym wymiarze. Okej, pierwszy test. Prawie niektórych graczy mają chorobę lekomocyjną. Proszę bardzo. Takie ciekawości. No dobra. Czy my robimy jakąś nową konsolę? Nie robimy nowej konsoli, niestety. Czemu ja na to daję budżet taki wielki? Ja nie muszę takiego budżetu dawać. Ze spokojem 700 tysięcy wystarczy, a nie 3 milki. Wy co robicie? Macie jakiś projekt? Może własny konwencik pierdolnijmy. Myślę, że wszyscy powinni iść na tak zwany odpoczynek i powinniśmy zacząć zarabiać coś. Może raport o grze zrobisz. A, w poprzednim odcinku widzę tragedia, tak? Niestety. W poprzednim odcinku nie poszło nam najlepiej na świecie. No, ujowo nam poszło. To na pewno. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. Mogę ten budżecik nawet... tu na spokojnie za 300 tysięcy. Ludzie nadal tutaj kupują tą konsolę, więc to spoko. Konsola jest chujowa, więc mam nadzieję, że teraz jak dupsniemy konsolkę, to taką porządną już walniemy. Walnijmy tutaj jakieś badania. Powoli nam się badania kończą. I to jest akurat zajebiste. Stary silnik. Oddaj za darmo. Zawsze to jakiś fanów zyskamy. Ja mogę jeszcze mniej wypłacać. 200 tysięcy. 180. Czefie, zakończyliśmy przygotowanie do własnego konwentu. Super. Latający statek, zarobione pieniądze 8 milionów. Tutaj jakieś zyskanie fajnie 40 tysięcy. Okej. Okay. Myślę, że stworzyć czas nowy silnik jakiś fajny. Znaczy nową giereczkę jakąś fajną. Może to będzie historia alternatywna. Gra MMO. Jak się będzie nazywać? Nie wiem. Czemu? Ale za 40 milionów? Nie. Nie, to by trzeba było coś naprawdę mocnego, na przykład RPG o... Ja może detektyw i gra akcji? Może nie. Przygodowa? Detektywistyczna gra przygodowa. Ty, brzmi fajnie, ale tu nie ma napisane, że połączenie fajne. Trochę się cykam, słuchajcie, szczególnie, że ostatnio nam dobrze nie idzie. Science fiction. Gra strategiczna. Przygodowa? Kurwa, nie wiem. Może RPG, science fiction i MMO za 40 milionów. Grę nazwiemy w kosmosie. Kurde, ale takie ryzyko walić? A, bo ja mogę na kilka tych robić, tak? Na kilka platform. Play system. O, no dobra. I na swoją konsolę najlepiej bym zrobił, szczerze mówiąc. Może na swapa. Może na Xbox One. Xbox One. No dobra, silnik 4. A ja muszę mieć tego MMO. Ty, to może po prostu science fiction na RPG. Nie, a może lepiej, kurwa, nie, ty. Czy jakieś dobre, to jakieś takie mega dobre połączenie, którego jeszcze nie odkryliśmy. Podróże w czasie, gra przygodowa. To już chyba było. To już praktycznie wszystko było tak naprawdę. Dziki zachód, gra akcji. A nie, też przygodowa. Nie no, dziki zachód, gra akcji, co? No dobra, niech będzie, kurde. 22 miliony wydamy na grę. No, o, zaległości mi się robią w laboratorium. Dobra, w ogóle chyba pierwszy raz robimy na kilka konsol, więc... Kurwa, jak nie wyjdzie, to jest mega przypix. Teraz, bo to jest tak, jak nie wyjdzie, to jest GG. Dobra, walimy coś takiego. Takiego robimy. Mamy własny konwent gier. Nawet nie wiem, kiedy mój własny konwent gier się, kurwa, uruchomi. Fajnie, że oni nabijają mi badania. Szkoda, że im tyle płacę. Myślę, że na razie mogą skończyć, bo ja nie mam za dużo rzeczy do aż tak tutaj... ogarniania. Nasz własny konwent będzie się za 4 tygodnie, okej. Okay. Tych badań mamy wystarczająco, żeby stworzyć nowy silnik i pododawać tam naprawdę fajne rzeczy, więc git. Coś wolno idzie na te 4 gry, jak robimy. Ponadto na swoją konsolę powinniśmy to zrobić. Zgadzam się.
Akcja, no sztuczna inteligencja ważna w akcji. Jest latający statek. Ty, ale przecież ja robię, no, aha, dziki robię, jest. Własny konwencik, 1 500 000 osób, koks, prowadziliśmy wywiad, ludzie z branży się z tym zgadzają, jest rozgłosik. Jak nie wyjdzie na te wszystkie konsole i wszystko spierdolę, to jest tragedia, widzowie. Musimy zarobić tyle pieniędzy, że jak teraz, żeby teraz stworzyć nową konsolę. I to jakąś taką mega najlepszą konsolę na świecie. I wtedy robić na nie gry. Projekt poziomu w grze akcji? Chyba ważny. Chyba coś takiego bym dał. Kurwa, jak to nie wyjdzie, to 3 gry jako na mnie wyszły. Tryhardzik. Coś takiego. No my nie zarabiamy aż tak dużo. Ja mam ze 100 tysięcy go z tej konsoli robimy. Kurwa, ile ziona traci. Proszę, żeby to była dobra gra. Proszę. Mogłem lepszy hicior robić. Mogłem jakiś sequel zrobić na 3 gry. Proszę. Czy nie było bankructwa, będzie chujoza. Ale jest gigapotężny rozgłos. A nie wierzę, podobno projekt świata nie jest ważny. Grafika będzie pewnie najważniejsza i dźwięki. Nie ufam temu naprawdę. Tutaj more design but also tech. Może ja to zrobię. Takiego. Drugie to jest boh. Może... O! Tutaj coś takiego. Coś takiego. O. No dobra, kurde. Ale... Proszę, żeby wyszło. O ile jak ja płacę więcej niż zarabiam z tej konsoli zajebanej. Było dać na dział badań, to bym kurwa więcej siadł, bym teraz nie płacił. No, muszę naprawić im konsolę, kurwa. To będzie hitchar, to stworzymy nowy silnik. Robimy nowy silnik. Na ten silnik dojebiemy zajebiste rzeczy. Zrobimy konsolę i będziemy ustawieni do końca życia. On dobry taki śmiech. O, nie wiem czy kiedykolwiek widziałem 500 000 rozgłosów. Chyba nie. Nie wiem czy kiedykolwiek widziałem po 650 designu. Chyba nie, nie wiem czy ostatnimi czasu kiedykolwiek. Może takie duże bym nawet zrobił stoisko. Wszystko na jedną kartę mi się wydaje. Poczekamy do G3. Ja nie wiem kiedy one będzie, ale wydaje mi się, że oka. Może się wyjątkową sabotujemy, pewnie że tak. Ja bym poczekał na konwencik. Wiecie? To jest, no konwencik dużo da. Ja czekam na konwencik, bo ja nie zdążę zrobić nowej gry. Jest konwencik. 1,5 miliona, pewnie będziemy pierwsi. Yep. Dobra, rozgłos 850, 35, znaczy jest nowy rekord technologii. Jest nowy temat, nowe połączenie, czyli takiej gry jeszcze nie robiliśmy. Kurwa, może mieć to jakieś pokłady sensu, ale nie będę ukrywać, że się trochę boję. O mój Boże. Jesteśmy spłukani, widzowie. Jesteśmy spłukani. O, o. Tak zwana sytuacja kryzysowa. O, ile kurwa? 100 tysięcy się sprzedaje? O, co? A na tę konsolę więcej płacę, jej kurwa tego. Ja mniej zarabiam z tej konsoli niż za nią płacę. O, cię dupce. Nic mi już nie obchodzi, kurwa. Moje życie nie ma sensu. Badania, automatyczne przydzielanie zadań postaciom, gra wielogatunkowa. No nie wiem, wydaje mi się, że kurwa nowy silnik by trzeba było zrobić, ale za niego zapłacę pewnie ze 4 bańki. No dobra, coś tam niby, a my tracimy fanów? Tracimy. Ale kurwa, no mogło być gorzej. Chuj, że na tą grę wydaliśmy pewnie jakieś powalone ilości siana, ile? Na grę wydaliśmy 30 milionów, zarobiliśmy 7, więc to nie jest dobrze, nie jest widzowie, ale mogło być gorzej zawsze, tak? Pewnie, że tak. Dobra, wydaje mi się, że nowy silnik trzeba stworzyć. Nowa grafa, wyrenderowane stentu, opowieści, zadania tego, wsparcie dla MMO, drzewko umiejętności. Patrzcie ile rzeczy tu jest w ogóle, nie? Samouczące się, AI, dźwięki. Sporo tych rzeczy i oczywiście zapomniałem poprzedni nazwać, więc może dlatego nam chujowo szło. No co, Cox V5. Stworzymy silnik, 4 miliony i od razu fastem na ten silnik. Trzeba jakąś giereczkę wydać. A my ze sprzedaży konsoli dostajemy fanów? W sumie? Chyba nie. Oj, dziki, tylko w 500 000 się sprzedał. Super. Ale sukces, 500 000 za widza. Wielu oczekiwało, że wolni ogłosić to swoją nową platformę firmy Mirkonow wypuścił. Tę nową platformę, nim Mikronoft wypuścił na rynek Mboxa Next. Dziś nadszedł ten dzień. Mbox Next? Osoba będzie nosić nazwę PlaySystem 5. No to już jesteśmy na tym etapie, tu już nam się wszystko gra nam się kończy. No to jest jeszcze tyle rzeczy do robienia, już PlaySystem 5 wychodzi, widzowie. Ja my w pewnym etapie zakończymy rozgrywkę, czy to się tak będzie 31 lat w branży? Chyba będzie jakiś definitywny koniec, czy jakby ja se zarządzam, kiedy kończę serię. Już po prostu nowe nic nie będzie wychodzić. Może powoli chyba do końca się zbliżamy, nie wiem, jak ja grałem to w ogóle nie było takich rzeczy, więc jakieś tutaj gogle, VR, telefony to nie było. Za to były super mody.
które tam dawały różne w przyszłość jeszcze tam Play System 5, 6, 7, 8. To się nazywało normalnie nie Play System, tylko oczywiście PlayStation. Dobra, mamy nowy silnik. A może jakiś kurwa sequel, co? Może Tamagotchi 4? Nie wiem. Nazwijmy to Tamagotchi 4. O, ja nie mam siano tyle. Ciekawe. Zrażymy grę dużą. Symulacja. Godowa? Nie. Tylko symulacja. I tylko na... Nie no, w sumie możemy zrobić na kilka tych, bo... A nie. Zrobimy na Mboxa One. Na coś jeszcze mogłem. Na co mam licencję? Tu nie mam. Na co ja mam licencję, panowie? Play System? O, na Play System. Dobra, na Koksie 5.2.0. MMO to oczywiście gra nie będzie. Nas nawet nie stać. No nic, może się odkujemy tutaj. Jak nie, to nie wiem co. Tanaguchi, my jesteśmy dobrzy w symulacji zwierzaku. My wiemy, co jest tutaj piątka. Ja tutaj wszystko wpierdalam, nie? Wszystko. Myk, kurwa. Nie no, to nie jest potrzebne chyba w ogóle. Bory moralne? No nie, bo tu masz jakby procentowo, więc automatyczne przydzielanie zadań postacią, nie? Tak trzeba zaoszczędzić, kurwa, trochę. Wybory moralne może. Linia fabularna, o nie. Dobra, tutaj też. Zapis gry ważny, tryb dla wielu graczy, okej. Odtwarzanie wideo, prosta fizyka, to my nie chcemy. Gra przy sieć. Rozgrywka to ważne, więc wszystko tu walimy na dziurę. A może w ogóle wszystko walniemy na dziurę? Kurwa, już nie wiem, widzowie. Dobra, tu walę coś takiego, w sensie, nie wiem. Może wszystko walnę i... Dobra, wiecie co, widzowie, jednak wszystko na dziurę walę. Coś takiego robimy. Nie wiem po co, ale no nic, zrobimy coś takiego. Znaczy wiem w sumie po co, no. Znaczy dużo siana na to idzie, ale no... No chyba zbankrutowaliśmy swoją drogą. Nie wiem, widzę tylko jedno rozwiązanie, jak nie zbankrutować. Nie płacimy nic na budżet, kurwa, na prawy konsol. Nie wiem, no. Jest jakieś rozwiązanie. No, pracujemy. Róbmy szum. Dzięki, byniu. Ciekawe, kiedy ja zerwę ten... taśmę z tej jebanej szafki. Sam jak piwo. Nie mam czapki! Czemu mi żaden z widzów nie napisał? A tu mam czapkę. Ty. Dobra. Ty. Czapka sama tu przyszła. Akurat jej tu nie kładłem. Nie wiem, co tu się znalazło. Tak normalnie to nie noszę za pensji, więc podejrzane. Nie no, nie stać nas na te rzeczy, kurwa. Dumysz, tu trzeba oszczędnie zrobić. Dziewko dialogów. Tutaj trzeba powyłączać, kurwa, wszystko. Takiego. O, i coś takiego. Ja cię kręcę. To dopiero etap drugi jest. Dobra, tutaj coś takiego robimy. Pokażę wam wszystko, ile na to pójdzie. O kurwa, za dużo. Jesteśmy na minusie. Zbankrutuję, jeżeli będę miał poniżej 2 milionów. GG, widzowie, GG. No nic, miło było. Fajnie się grało. I zakończymy, zrobimy taki... Nie no, nie mogę zrobić 5-minutowego odcinka po montażu. Nie sądziłem, że dojdzie do takiej sytuacji. Za te czesa dostajemy też siano trochę. Coś tam tygodniowo nam siada 100 tysięcy. Może aż tak szybko nie... Opłaty miesięczne, 500 000, ale może... Może jakby nie wydawał teraz super na grze dużo. Ile to jest? Tu mi zasłania mnie to, ja nie wiem, ile to kosztuje. O, cię kręcę. Ale teraz jak pousuwam wszystko, to będzie jakieś kurwa gówno tragedia. Ja nie mogę tego zrobić, nie? Umas, ja to muszę wszystko kurwa pousuwać. To będzie gówno, nie gra. I znowu będziemy się tak trzymać na tym design, bow. No, tutaj robimy coś takiego. Whatever, nie zużyliśmy dużo na etap trzeci, więc może to przeżyjemy tutaj. Mamy... Ale też nie wiem, jak szybko będą robić, muszą szybko zadupcać. Dawaj. Szybciej! Teraz chyba jest bankructwo, jak nie damy rady. Dawaj, go. Speed. Proszę, tylko daj mi jeden tydzień, żebym... Dam radę. Dobra, udało się, Dawaj. Teraz jest bankructwo, jak nie wydamy gry. Tak? Tak czy nie? Kurwa, zbankrutowaliśmy. Ja pierdupce, że było tak blisko, żebym to przeżył. Mogłem wydać szybciej z błędami wszystkimi. Bankructwo, zobacz, nie styknie. Ja pierdolę. Dobra, nie chce mi się już grać. Jak to banalna. Widać potencjał. O, w sumie. No hejter jakiś ze Stargames. Bankrutowałem? A nie. Optymalizacja, żeby mniej siana wydawać na robienie gry. Fajnie wszystko. Tylko szkoda, że jest tragedia. Optymalizacja gry multiplayer. Dobra, w pizie mam tę konsolę, widzę. No muszę im płacić, no. Nie wiem, czy ja w ogóle coś zarabiam z tego. Wyślij na urlop. Raport o grze. Tanaguchi. Na razie, no nie jest najgorzej, no. No dobra, może nawet zarobimy sianko. Mogę, za ostatnio szło nam gorzej, zdecydowanie, więc. Badania? A jak to? To jakiś nowy projekt tego, że optymalizacja to w szkolenie jest, czy co? A, że tu! A nie. Gdzie, kurwa, ten projekt? Tu? Nie, to nie wiem.
No nic, ale schujowa. Wydaje mi się, że czas stworzyć nowy sequel. Nie robimy już gier na 15 konsol, nie ma takiej możliwości. Cybergang? No to był hit. To był hit. O, ja bym zrobił Cyberganga. Ale nie, nawet nas nie stać na grę AAA. Cybergang Mini. Kurwa. RPG. RPG przygodowa? RPG akcji. RPG strategia. Nie no dobra, RPG po prostu, co? I to robimy na PC, to mi się wydaje. No silnik najlepszy, no i tak. Może się uda, wszystko by mi się udało, gdyby nie te ścibskie dzieciaki. Ale mam kurwa zaległości w konsoli. Dobra. O, wpierdalam tu wszystko, nie? Mam nadzieję, że to mnie nie wyniesie 8 milionów kosztu. Niestety nie widzę, ile mnie to będzie kosztować. Miliony. Ciekawe. Ciekawe. Projekt poziomu w grze RPG. No kurde. Nie wiem. Kurwa, nie wiem. Walę coś takiego i mam wyjebane, nie? Musimy zaryzykować, bo jak to... No musi nam wyjść, bo jak nie... Nie wiem. Będziemy tak po trochu, to nic nam nie wyjdzie już później w tej rozgrywce. Ja tu jeszcze miałem zrobić nową konsolę. Gdzie są rebate'owe tytuły filmów? O, już koniec Tamaguchi? O, dośmy sobie zrobili, kurwa, gierę. O, tutaj nic nie ma zaznaczone. Świetny. Nie wiem, projekt świata, coś takiego wale i mam wyjebane. Nie wiem, robię kurwa coś takiego, jelo. Tyle designu to nie widziałem naprawdę nigdy. Małe stoisko, żeby się... A, nie stać nas, no pewnie, że nie. Musimy wydać gry? Nie wiem, czy... A, to jest bankructwo, muszę wydać grę z 200... Muszę, bo potem jest bankructwo. 200 błędów i wydajemy gierę. Lecimy dur. Nie ma... To może ja powinienem zacząć kurwa mniejsze gry robić. CO?! Co? 200 wydałem grę z 200, która ma 200 błędów, żeby kurwa nie zbankrutować. Jezus, zbankrutuję. O, udało się. No, co? O co tu chodzi? Czemu to się tak rozchodzi? Co tu się dzieje, kurwa? Halo? Interesujące. Nie rozumiem tej gry. Dobra, ty, gorąca wojna też nam nieźle poszła, to dawno temu było. To klasyki, więc... Dobra, więc to będzie giga hot wojna. To będzie tak, to będzie strategiczna gra MMO. A nie stać nas na tyle. Chociaż jakby to się zaczęło sprzedawać. I na pewno nas stać na AAA. Symulacyjna gra strategiczna o wojnie. Ooo, chyba brzmi dobrze, co? Symulacyjna gra strategiczna o wojnie. Wojna, symulacja, strategia. No kurwa, brzmi zajebiście. Na Play System, na PC-ta. I na Place... Nie. I na co jeszcze? Na Xbox One. Na nowym silniku. 22 miliony? Czemu to tak? Aha. O Jezus, kurwa, mać. Ty, to może ja poczekam chwilę. Poczekamy chwilę. Niech zaróbmy najpierw siano trochę. O, już mamy siano. Ty, to może MMO zrobimy. Na 15 konsol. Jo, ci kręcę. Ta, my fan, ja fan. Ty, a może konsolę zrobimy? Kurwa, nie wiem, co mam robić. Okej, ile konsola kosztuje? Robimy testa na razie. Oj, dużo. Ze 100 milionków, to jeszcze nas nie stać. Dobra, chuj to z tą naszą konsolą, na chuj ja tu wydaję w ogóle siano, jebać tą konsolę. Dobra, teraz robimy sequel. Dobra, mega hot wojna, AAA, strategiczna symulacja. O, teraz żeby wyszło. Na Play System, na pewno. Na PC-ta. I tutaj na Xbox One. Inniku nowka, 22 miliony, stać nas. A ile by, 90 milionów grę MMO? O, dziękuję. Dobra. No tu z konsoly 5 milionów sprzedaliśmy, nieźle. Tutaj konsolą się nie zajmuję, chuj z tą konsolą, szczerze mówiąc. Czemu ja płacę laboratorium sprzętowym? Aha, no tak, bo ja tu nie będę miał nic zaznaczone, tak? Jak zrobię wojna, strategia, symulacja. Opowieść i zadania? Nieważne. Rozgrywka? Wydaje mi się, że że rozgrywka jest super ważna i zaraz po niej jest silnik. Że coś takiego. I opowieść i zadanie nie ma znaczenia, tak mi się wydaje. Dobra, tu robimy coś takiego, wydaje mi się, że rozgrywka, tutaj silnik. Żeby miało na 100, elegancko. Dobra. Za 2 miesiące konsola Play System 4 zostaje wycofana. Kurczę, no nie uda się zrobić tutaj konsoli. Chyba, że to będzie dobry hicior, co zrobiliśmy, nie? Zgadzam się. Róbmy mega szum. Spoko. Ja bym też zrobił nowy konwent swój. O, kampania. Zróbmy kurwa kampanię. Nie wiem. Możliwe, że to jest jakieś te jeden z ostatnich odcinków, więc ja bym pierdolnął. Najpierw kampanię bym jebnął, później bym zrobił jeszcze kurwa własny konwent. Poczekał na G3 i wszystko niech szlak trafi.
Sztuczna inteligencja w grze strategiczno-symulacyjnej bardzo ważna, dialogi kompletnie nieistotne i projekt poziomów również ważny mi się wydaje. Nie tak co sztuczna inteligencja, ale i również design, tech. O, dobra, walimy coś takiego ogólnie. Nie no, nie stać nas na kampanię. Mogę to zmienić, tą kampanię, kurwa? Nie zdążymy zrobić kampanii, a zrobię grę. Konsola PlayStation 4 nie jest już dostępna. Zarobione pieniądze 22 miliony, niedużo. Wiecie, jakbym wtedy chyba zrobił grę bez 180 błędów, wydaje mi się, że mielibyśmy niezły rekord ogólnie. Ja wiem, że najefektowniejsze byłoby duże stoisko, ale zrobię małe stoisko z tego względu, że najbardziej to się do rozgłosu opłaca. A tak stracimy 1,5 miliona z cipy, szczerze mówiąc. Dobra, tu wszystko na maksa walę, co mogę walnąć, żeby się tutaj... Najdroższe wszystko. Teraz tak, symulacyjny projekt świata. Projekt świata strategiczno-symulacyjny chyba nieważny. Grafika. O, kurwa. Symulacji podobno chyba były dźwięki w miarę istotne. Grafika w symulacyjno-strategicznej chyba ważna. Projekt świata również chyba ważny. Ja coś takiego bym dał, że grafika najważniejsza. Dobra. Tutaj walimy coś takiego, no wydaje mi się, że coś takiego będzie git. Projekt świata, kurwa, coś takiego bym zrobił. Może projekt świata. Co jest ważniejsze, projekt świata strategiczno-symulacyjny czy grafika? Projekt świata, chuj. Teraz skończymy swoją tą kampanię marketingową, mam nadzieję. Daliśmy na to z 8 miliardów złotych dosłownie. I co to mi dało? A dziś widzę tylko konwent G3. No jest 1,5 miliona osób. 1,3. Jak teraz mam marketing? Gdzie moja kampania marketingowa, którą właśnie wydałem pieniążki? Halo? Nie rozumiem trochę. Dobra, mamy chyba jakieś mega rekordy, mi się wydaje. Ogólnie wszyscy są tak mega kurwa zmęczeni. Urlop im pierdolnąć? Nie wiem, czy ja im mam wysłać na urlop? Nie wiem, kurwa, wysyłam ich na urlop bez kitu. Niech nabiorą siły i wracają tu do roboty, kurwa. Wysyć na urlop. Nie wiem, jak to działa ta moja kampania marketingowa. Ale chujowo, że tylko ja robię teraz gierkę. Konsola Xbox One. Ty, patrzcie, jak nam zhypowało i zaraz jak nam zaczęły sprzedawać rzeczy. Konsola jak nam nagle zaczęła się sprzedawać. Wydaje mi się, że mógł być rekord, gdyby nie wszyscy nie poszli sobie na wakacje, ale byli mega zmęczeni i mega słabo szło. Wydaje mi się, że wakacje im dobrze zrobią. Nie wiem, o co chodziło z tym własną kampanią marketingową. Wyjebałem na to o 30 milionów i nie rozumiem, o co z tym chodziło, więc konsola Xbox One nie jest już dostępna. Chyba jest rekord designu. Chyba. Fajny jest hypik i super wszystko się elegancko sprzedaje. Zakończ. Jest rekord technologii, o dziwo. Ale i tak jest nieźle. Kurde, wydaj grę. 57 milionów plus kampania. Poka. Jak to jest możliwe? Kurwa! No co? Co? Ale właśnie. O, już dzisiaj nie chcę żyć, widzowie. Ja dopiero wstałem, ja tu jeszcze mówię tak. Tytuł 10 na 10, robimy nową konsolę, wiecie, pierdolimy grę jakąś zajebistą, zarabiałem 700 miliardów i spotyka nas takie coś. No nic, widzowie, na dzisiaj to było tyle, widzimy się jutro. Odcinki są codzienne na tym kanale, do zobaczenia, z różnych gier, oczywiście do zobaczenia, do jutra. Mam nadzieję, że to nie był ostatni odcinek, jak był, to pewnie wam dam notkę jeszcze na koniec, trzymajcie się ciepło. Ja pierdolę, ja klikłem zacznij nagrywanie i się nie zaczęło nagrywanie, a tu zobaczcie, jest końcówka, widzowie. Jest koniec gry, ja tu tylko zacząłem grę, zacząłem robić złodziei, jestem na minusie i tu, że koniec gry, ale to jest moja wina, że to koniec gry. Game Dev Tycoon, ukończ grę Game Dev Tycoon, to jest nasz wynik konsoli, wynik końcowy, możemy kontynuować, tak? A dofinansowanie dostaliśmy takie dla pizzu. Halo widzowie, cześć, słuchajcie, zrobimy tak, że, bo ja zacząłem nagrywanie i stała się rzecz taka, że jak ja zacząłem nagrywanie, to ja mam, kurwa, tam, ale już jestem wkurwiony, tyle rzeczy mówiłem, halo, widzowie, słuchajcie widzowie. Słuchajcie widzowie, sprawa wygląda tak. Siadłem sobie dzisiaj do nagrywania i kiedy klikłem zacznij nagrywanie, wyskoczy mi wielki napis, gra ukończona, podliczyły się punkty, tak jak mówiłem, ja chwilę wcześniej pograłem, ale tą grę, słuchajcie, mi nie nagrała się przez myszkę, która mi double klikuje i nie sprawdziłem podwójnie, czy zacząłem nagrywanie.
skończyliśmy grę, nie ma sensu zaczynać poziomu od nowa, bo ja tu muszę praktycznie od nowego biura i zacząć od nowa. Nie ma to sensu. Tu jeszcze nie mamy konsoli, nic nie mamy, więc nie ma po co. Gra została ukończona. Ten pierwszy sezon tej rozgrywki został skończony. Ja prawdopodobnie jeszcze uda mi się zmontować to, co teraz mówię, do poprzedniego odcinka, bo mam surówkę, więc nawet w surówce to chyba będę potrafił zrobić. Jeżeli nie, to po prostu wezmę do montowanego, więc trochę jakość może być gorsza, ale nigdy tu o jakość nie chodziło, więc akurat w to mam wypierdolone. Na pewno ogramy sobie sezon drugi z modyfikacjami, na pewno tam zrobimy jakieś zajebiste konsole i zajebiste wszystko. Natomiast no nie ma sensu teraz zaczynać od nowa, bo ja zbankrutowałem, więc nie ma sensu, nawet nie mogę kontynuować rozgrywki, więc tyle bym, słuchajcie, widzimy się w następnych seriach. Ogramy sobie, gdzie będzie PlayStation takie prawdziwe i tam jest masa modów do tego Game Dev Tycoon, więc na pewno jakieś DLC, nie DLC, takie rzeczy na pewno sobie ogramy. W ogóle słyszałem, że DLC do Wiedźmina wychodzi. Że ma jakiś... widzowie, będzie ogrywane na pewno. Pamiętajcie, że tutaj filmy znajdziecie codziennie, czy montowane, czy nie, zawsze staram się iść do przodu. Mam nadzieję, że teraz niedługo się wyprowadzam i kiedy to widzicie, to prawdopodobnie już się przeprowadziłem. Tak, więc na pewno będę bardziej swobodny i będę mógł sobie robić, co mi się żywnie podoba. Będę sobie wstawał o 3 w nocy i będę miał ochotę sobie pograć, to sobie pogram. Nie będzie żadnych ograniczeń typu nie drzwi mordy o 3 w nocy, więc... Tyle, widzowie, no, życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy. Mam nadzieję, że się bawiliście tutaj ze mną. Pamiętajcie, żeby zostawiać lajki, wpaść linki w opisie, komentarz, subskrypcję. I na dole masz Instagram, Twitch, Twitter, mój drugi kanał vlogowy. Tam nagrałem dzisiaj materiał, wczoraj materiał, dzisiaj go pewnie będę montować, muszę znaleźć dobrą muzyczkę. Materiał wyszedł fajnie, możecie ją przejść. Życzę wam miłego dnia, ale mam, patrzcie, nie? Każdy gracz ma taki na łbie, taki wkląs, słuchajcie, wygląda jakby to było od słuchawek. Nie wiem, czy może to jest od słuchawek, odnoszenie słuchawek za młodych lat. Jeszcze raz miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pajacerka, widzowie. Pajacerka. Nie zacząłem se nagrywać i nagrałem 2 minuty i koniec gierki. Zbankrutowałem. Chujo zajebana. Dobra.